Cześć siemanko, witajcie, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z The Huntera i zaczynamy po raz kolejny, bo jest to już chyba nasza trzecia próba zaczęcia tego odcinka. Jest ze mną oczywiście Boluś. Cześć, bardzo serdecznie w jednym namiocie, witamy was. I dzisiaj, słuchajcie, próbujemy polować na te nieszczęsne ptaki. No zobaczcie, co tutaj się dzieje, kołują nad nami pięknie, oby tylko usiadły i oby udało nam się coś dzisiaj upolować, bo naprawdę zaczynamy trzeci raz. Straciliśmy, no, godzinę czasu, minimum godzinę czasu na to, żeby coś fajnego dla was tutaj nagrać, ale powiem wam, że to polowanie na te ptaki to jednak nie jest takie. Siadają, siadają! Komu nas! Cicho. Próbujemy? Strzelamy, no. Dawaj. 3, 4. To coś siadło? Tak, siadło. Ja mi na pewno. Dwa chyba siadły mi. Dobra. Ja dawaj dalej, nawołuj. Bo ja nie nawoływałem je niczym. Nie? Nie nawoływałeś się gongoła? Nie. Dobra. Ej, co ja to? Co to? Gongoł dalej, gongoł. Ty. Zew godowy. Ja ten. Ja, wiesz co? No mówię, nie wiem czy nie trafiliśmy złego miejsca u ciebie, bo to jest, mówię, ja się bawiłem bez wabiku, bez wszystkiego i mi tyle ptaków się dało, że byłem w szoku. Wiesz co ja teraz zrobię? Jeszcze pójdę, po lewej stronie postawię kilka gongołów. A poczekaj, bo ja nie wiem, czy to nie będą siadały. Ej, ale ty nie masz wabika na gongoły? Nie mam. Kurde, ja też nie mam. Nie wiem, czy jest w ogóle. Na pewno jest. Bo ja nie widziałem, bo jakby był, to bym kupił. Może ja nie mam odblokowanego. Co leci tutaj nad nami? Tam leci, coś nawołuje, gęś tundrowa. Dobra, to ty, mamy tamten wabik, ja lekko nawołam tylko. Ja też, spróbuję raz. Dobra, to ty nawołaj. Ty, a kiedy my je podniesiemy? Dobra, spokojnie. Jak tu, póki co oni tak tyle ich lata, to jak to usiądzie? Oby tylko chciały siadać, tylko u nas sobie było dobrze. Może ta miejscówka będzie dużo lepsza, kurde. Bo mówię, no mieliśmy taką miejscówkę, słuchajcie, że cały czas coś nad nami latało. Nie chciało nic usiąść, a jak se poszliśmy gdzieś dalej, to nagle wszystko siadało. Czemu jakby na wodzie coś usiadło? Nie, cały czas są nad nami. Gongoły to chłopie. To są gongoły czy gęsi tundrowe? Gęś tundrowa, kurde, ja spróbuję się trochę podwołać. Spróbuj. Ale one już latają w kółko, więc to już też jest dobrze. Tamte nam, kurde, przelatywały tylko. Gongoły tu latają też? Nie, to cały czas gęś tundrowa. Tam też gęś tundrowa. Gongoł się... Co tu tak lata nad nami? To jest gongoł, tak się denerwuje tutaj. Ej! Coś usiadło! Mordo, usiadły tam koło tych twoich wabików. Dobra, widzę. Na 75 metrów nastawiam. Damy radę? Jo, poczekaj, następne siadają. Tutaj, blisko nas siada. Dobra, ja będę walił tamty tu. Dobra. Powiedz kiedy. Dawaj! 3, 4, 3. Kurde! Ja za długo czekałem. Ale czekam, aż ty oddasz strzał pierwszy. Wiem, ale ja za długo poczekałem, wiesz, bo ona się przestraszyła. Dobra, ja trafiłem, już płynie do mnie. A one tu przypłyną, czy nie? Tak, one przypłyną, skąd strzały zostały oddane? Widzisz, płynie. Jo, tu coś płynie, ale czemu mi tam cały czas coś wyświetla, że tam coś jeszcze jest? Prawdopodobnie może być. Przemieszcza się, spokojne. Padnięte są jak coś. Jo, dwie trafiłem, ty. I zobacz na ile metrów, nie? Czekaj, ja mordo kolejny gongoł dołożę tutaj. No 66 metrów teoretycznie to pokazuje, jo. A tu jest, dobra. Poczekaj, co, ja coś jeszcze mam? 8. Ja mogę też tutaj koło nas jeszcze dołożyć. Żebyśmy tylko nie przedobrzyli, nie? Tak. Ja tu podokładam te... Nie wiem czym się różnią one, że tam jest strasz i oszukanie i... i żerowanie, tego nie mogę skumać, czym to się różni od siebie. Ale dobra, ty, może my byśmy podnosili je, co? Bo ja, chłopie, ja już nie pamiętam gdzie ja strzeliłem w ogóle do tamtych pierwszych. No, ale ogólnie mordo powinny tutaj dopłynąć, jeżeli... Ty wjednąłeś. Szukaj. Ja dałem psu, żeby szukał, ale kurde, ty... Trochę żałuję, że nie podniosłem ich od razu, nie? Bo ja w tym momencie pies ma brak śladu. Na pewno jeszcze jedną trafiłem. No ale pierwszy, jak pierwsze te oddawaliśmy strzały. Ty, to wtedy się przecież dużo działo, nie? No ja, ale ja właśnie, u mnie przynajmniej ja widziałem, że nic nie trafiłem, nie? Wtedy. Ty, ja tu przyszedł. A tu kuźwa nie ma tego, co ja trafiłem.
Ty mordo, weź tam zobacz przy brzegu, czy czasem coś nie leży. Bo ja odnoszę wrażenie, że ja tam trafiłem wtedy jakiegoś... Tukam. Jakiejś... Tą chyba tundrową ja tam trafiłem wtedy, tak mi się wydaje. Z tym pierwszym strzałem, jak oddawaliśmy pierwszy raz strzały, nie? No, nie ma tu nic. Ona ogólnie tak czy tak powinna przypłynąć do ciebie. Aha. Więc jestem mega ciekawy. Dobra, no mniejsza o to, ciul. Którą mamy godzinę w ogóle? W grze mamy 11:30. Ciekawe, jakby tutaj zmienił na niż tą coś. Dobra, coś leci, co leci? Topy. Nic, to są atrapowe. Idę się cofnę do ciebie. To są atrapowe. Kurde, no ja byłem pewien, że ja trafiłem na początku coś. A ja właśnie, to teoretycznie... Wtedy, jakby one tu tak blisko podpłynęły, że ja stary w ogóle tego nie widziałem, nie? To czemu to się nie zamyka? Zamknie się zaraz. One teoretycznie jakby były zabite na wodzie, to powinny do mnie przypłynąć, nie? Tak, no tak jak moja przypłynęła, nie? No, zamknij się. A spróbuj wejść i wyjść normalnie wejściem. Zamknęło się już, chyba, nie? A, dobra. I co, znowu cisza? Leci bardzo dużo tych atrapowych. Tutaj też idziemy. A tam? Też atrapy. O, jest, świstun. Dobra, gdzie? Spróbujmy. Gdzie tego widzisz? Zaznaczyłem tam, trochę daleko. Gdzie? No ja się patrzę na wprost. Tak jak na środku wody byś się patrzył do góry. O, coś już ma zewgodowy, gongą. Nadlatuje. Gongą zewgodowy, o. Trzy tylko. Dobra, kucnijmy sobie. Ty się prysnyłeś tym? A tam świstuny lecą. Przemieszczają się. Tak, ale już wołałem świstuny i nic nie dało. Dobra, zobaczymy co te gongoły zrobią. Ty jesteś przyśnięty eliminatorem? Nie mam go. Nie masz? Nie. Przecież ci nie mogę rzucić jak smołka. Ciekawe co się tam... Kurde, że my nie mamy na... Weź się nie ruszaj chwilę. Że my nie mamy na gongoła tego, wabika. Ja mogłem iść do namiotu po wabik na gongoła, no, wiesz? Dobra, no jeżeli one usiadły bez tego... No, spoko, usiadły, postrzeliłem go i nie wiem gdzie jest. Zapuje w dół chyba. Jo, usiadło coś. Gdzie? Tutaj siada, blisko znowu, poczekaj. Widzisz go? Będę strzelał. Strzelaj. Nie ma go. Jest. Dostał. Brawo. Boże, na namiot chyba spadł. Możesz iść teraz zobaczyć na gongoła wtedy tego, nie? Ale kurde, chłopie, ja miałem wrażenie, że pierwszym strzałem powinien trafić. No, ale był bardzo blisko. Mi się wydaje, że musimy być ukotnięci i nie ruszać się, bo zobacz, ty się ruszyłeś, on od razu zaczął lecieć do góry. No tak. Ale najgorsze jest to, żebyśmy mogli dwa namioty rozstawić. Myślisz, to tam jest? Jarząbek. Ja pierdolę, tak jakiś wodzus, jakby ten, w dawnych czasach. Sołd, nie sołdys, tylko nie wiem, jak to burmistrzowie byli, czy coś, takiej wioski, nie? Czekaj, na gongoła miałem zobaczyć wabik, jo? Wiesz co, mordo, ja bym się kurde inaczej rozstawił, bo ja teraz w ogóle nie mogłem strzelać, bo jeden drugiego by blokował. Tak samo byśmy mieli, jak ty byś strzelał w lewą stronę, to byś... Wabik na jarząbka zwyczajnego mam. Nie, no, ale na tego, na... Nie ma na tego, no. Bo postawisz się teraz, jak wyjdziesz z namiotu, po prawej stronie gdzieś? Pomiędzy tymi twoimi gęsiami a gongołami? Ale z czym mam się rozstawić? Tym namiotem maskującym? Dobra, czekaj, nie wiem bo, czy zmieszczę. Bo mówię, będzie ciężko jak one trochę dalej lecą i ciężko jak we dwójkę mamy strzelać, bo ja mówię, teraz ja nie miałem właśnie niewłaściwy cel cały czas. Poczekaj, bo ja nie wiem, muszę się jakoś zmieścić tu, namiot maskujący, dobra, jest. Ekwipunek, konstrukcje przenośne, dobra, postawimy sobie. Gdzie mam go postawić? I w lewo, w prawo od namiotu? Tu, nie? Gdzieś. Tak, gdzieś pomiędzy tymi kaczkami, o, no, bo będziesz miał dobry widok, ja będę miał na ciebie, a ty ten. Dobra. Dobra, co tam leci? Niestety atrapa. Świstun. Jest? Siada. Gdzie? O Jezu. Wiesz, gdzie on usiadł? Na drugim jeziorze. Ale silno, że mi go wyhaczyło. Poczekamy dalej. Coś leci. Aha, to atrapy, dobra. Wkurzajmy te atrapy, nie wiem po co one tu latają, nie? No bo tu już powinni mieć, no wiesz, żeby... Pokazać, że czasami na tej mapie coś się dzieje, nie? Tak samo jak masz w farmingu. No dobra, no ale po co, jak tu ptaki są inne? No, niby z jednej strony ptaków jest tutaj bardzo dużo, więc najbardziej te atrapy by były na innych mapach, na których w ogóle tego ptactwa nie ma do strzelania, no, nie? Dokładnie, dokładnie.
Przecież nie wiem, czy są takie mapy, chyba są takie mapy, gdzie nie ma ptaków żadnych. Jo, no dużo map takich jest. No przecież pierwsze mapy, jak wychodziły na początku, to tam nie było praktycznie w ogóle ptactwa. Później doszły indyki, gdzie tak w indykach bardziej żeśmy polowali. No ale indyki co, indyki, no, one tam przelecą kawałek i tyle, nie? One daleko nie latają. Ciekawe, jakbyśmy, wiesz co, łódką popłynęli teraz na tamten brzeg i spróbowali z brzegu uderzyć, wiesz, bez żadnego tego. To poczekajmy, poczekajmy jeszcze chwilę. Wiem, jeszcze poczekajmy, jak nic się nie będzie działo. No bo zobacz, między pierwszą falą, a drugą też chwilę była czasu, nie? I też musieliśmy chwilę poczekać. No, ja tu... nie wziąłeś z eliminatora. Bo to też może ciekawe, czy to nie odstrasza. One nie mają węchu przecież, ptaki. O, cisza, co? Nawet no. W sumie jak jest taka cisza, to mi się wydaje, że to chyba nawet nie ma sensu za bardzo nawoływać. Znaczy ja właśnie... Jak ja bez wabiku wtedy chodziłem i nie miałem porozstawiane totalnie nic, to chodziłem, nawoływałem. Ja właśnie tutaj na tym pomoście, dlatego tutaj przyszedłem, leci coś. Wziąłem i nawoływałem gęsi i one przyleciały, nie? No to mogę tundrową spróbować, bo tundrową mamy... No ja mam też, no tundrową mogę też spróbować nawoływać. Spróbujmy, zobaczymy, może coś przyleci. Chociaż jak nic tutaj nad nami nie ma, to raczej wątpię, że coś przyleci, nie? Ale właśnie one... To jest ten moment, że nie wiem, czy czasami z tych właśnie atrapowych to się nie robi, że jak one słyszą, to nagle się przemieniają i robią się to, co nawołujesz. Bo mówię, ile razy było pusto na niebie, a po chwili się to pojawiły. Leci coś za tobą. Gdzie? Nadal atrapy, kurde. Ja pierdzielę, no masakra. Patrzymy, atrapy zleciały. Coś inny poluje. No, one są takie trochę wkurzające. Według mnie. Nie powinno tego w ogóle tutaj jest być. Jest jakaś oznaka czegoś? Nie. Doboru wapnia w jeziorze. Oznaka czegoś, że nic innego to nie lata pewnie nad nami. Pewnie zaraz łosie tutaj przyjdą i będą czekały pod namiotami. Ale dziwne, nie? Taka cisza, wiesz, siedzimy, nawet żadnej zwierzyny w sumie wokół jeziora nie słychać, żeby coś nawoływało. A ciekawe, jakbyśmy godzinkę zmienili teraz na jakąś. Jest 11. Ciekawe, jakbyś dał mordo na jakąś szóstą? Ale rano? No. Bo no wtedy dobra. Ty 6:30 włączyłeś i tych ptaków trochę tam latało, więc... No teraz już jesteśmy chwilę. Damy sobie 7. Tak, zobaczymy. Obszar bytowania czy gongoła tutaj jest. Ale ładnie. Widziany gongoł minutę temu, nieodkryte. Gongoł, pełno gongołów. O Jezus, jak ładnie. O kurde, nie? No jest klimacik, nie? Ja pierdzielę. Nawet jak teraz jakby jeszcze chociaż parę kaczuszek tu podleciało. O! Proszę bardzo, świstun. Gdzie? Próbuję. Tam daleko. Kurde, nie wiem czemu wywaliłem wabik na świstuna chyba do magazynu. Nie szkodzi. Tam jest, z jednej strony to no i dobrze. Czekaj, czy coś je ruszy, czy zaczną tutaj lecieć? Nie, przeleciały. Chyba było dalej niż 500 metrów. Ale jest cisza. Chwilę musimy poczekać. Ale pewnie... nie no, widok? Widok zajebisty teraz, nie? O takiej godzince. Nie ma co gadać. No one teraz chciały tylko jeszcze przylatywać, to by w ogóle było petarda. Możecie ludzie napisać, jak macie jakieś rady co do polowania na ptactwo. Pewnie nie raz będziemy jeszcze chcieli, bo to jest fajne, no fajnie to wygląda, tylko no mówię. Trudne ogólnie. Myślałem, że to jest dużo prostsze, że wiecie, siada się, nawołuje i że one non stop przylatują, a sami widzicie, że... To jak na ten pierwszy odcinek, który mieliśmy taki z no, u mnie, to i tak było, w roku, że się udało. Myślałem, że w kolejnych odcinkach już naprawdę będzie sztos, nie wiem, rozstawimy namioty, porozstawiamy kilka tych i gitara, nie? Tam coś capuje do góry. Ale to są prawdopodobnie chyba te statyczne. Nie, jakbyśmy źle godziny dopasowali, no przecież jeszcze tu nawet nie ma czerwonego punkta. No nie, no bo co my tu mamy postrzelone? Dopiero się kółko zrobiło, jo? A gdzie my byliśmy? Słuchajcie, my byliśmy tutaj, w tym miejscu. Tak? Tutaj nie. Nie, źle mówię. Jeszcze gdzieś indziej chyba. Tu byliśmy. Po prawej u góry. W tym miejscu byliśmy. Tutaj. Znaczy po prawej u góry. Tam jeszcze wszystko jest pozaznaczane. No i powiem wam, że no kiepsko, no kiepsko. Kiepskie miejsce ogólnie na takie polowanie na ptaki. Były ptaki, jak nas nie było. O właśnie. Jak poszliśmy kawałek, to one przylatywały, a jak wróciliśmy, to... znowu, czekaj. To z powrotem ich nie było. Znowu tylko szybko przeleciały. Ja mówię, jestem w szoku, bo niektóre się tak szybko pojawią i już nagle są mega daleko. W ogóle nie kołują nad nami, nie? Nie wiem, czy przez to, że rozstawiliśmy więcej tych. Ale nie, no kurde, może pójdę zabrać te gongoły. Nie chce mi się wierzyć ogólnie, że... Teraz przez to właśnie... Że przez namiot
Przez dwa namioty ptaki by nie przylatywały. Przecież po to chyba jest ta konstrukcja, żeby wiesz, ona maskowała nas od tych ptaków, tak? To tak mi się wydaje. Ja próbuję nawoływać, ale boję się, że one na drugim jeziorze będą siadać, bo one tam kołują na drugim jeziorze. Dobra, ja idę mordo zmienić jeszcze raz godzinę, zobaczymy, czy to coś da. Na którą myślisz teraz? No, nie wiem, na popołudniową. 18? No, 18-19 spróbuję, zobaczymy, co się stanie. Właśnie jak zejdzie. Może wtedy, no, wiesz? No, jestem w szoku, ty drugi raz, fistuny... Oj, ej, co jest? Zobacz księżyc. Dobra, jednak nie może być taka późna godzina. Mordo, widzisz ten księżyc? Widzę, jak mi machali tam ludzie. Ej, szkoda, że nie zostawiłeś taką godzinę przed tym. Teraz jest 17, miałeś 18 czy 19? 19 miałem. To było zdać 18, bo ten księżyc schodził tam pięknie. No i dobra, i czekamy. To tu leci, świstun znowu. Co jest z tymi świstunami? One coś tu muszą mieć blisko. A gdzie on lata teraz? Bo one po lewej stronie siadają, na drugim jeziorze, albo teraz latają cały czas na środku i mieć więcej jeziora. O, zaczynam kręcić. Dobra, usłyszały chyba. Weź mordę, tu zawołaj, żeby tu przyleciały, dobra? Dobra. No tak, kurde, jak było dużo ptactwa, zobaczcie. Przyszliśmy, oddaliśmy trochę strzałów i nagle ptaków nie ma. O, będą schodzić. Gdzie? Ale tam, znowu na drugim jeziorze. W szoku jestem. Kurwa, co to było? Nie wiem, wilki? Mulak białogonowy tu obok mnie gdzieś. Dobrze, wpadnę kawę. O, coś widzę, mordo, niedźwiedzia chyba. O, czwórka. Zostaw go w spokoju. Mam. O Boże, tu biegnie! Szarpnij sobie go może. Boże, nie. Dwa! Siódemka! Ja, siódemka? Mordo, weź tę siódemkę. Ale ja nie mam broni. Ja mam. No siódemka to i tak, to tam nawet złoto nie będzie. Jo? No, ósemka jest złoto chyba. O Boże, trzeci niedźwiedź! Ja pierdolę, chyba się wystraszył. Serio, myślałem, że przy tych niedźwiedziach to jo, już coś lepszego. No nie, no może złoto, chociaż nie wiem, czy siódemka jest złotem, czy ósemka mityczna bardzo jest złotem. Bardzo trudny jest, mordo. No tak, no siódemka, mówię. W dupie z niedźwiedziami dawać mi tu ptaki, kurde. Mam go na muszce, jak chcesz. Gdzie jest całe ptactwo? No siny jestem, nie? Nic, kurde, nic nie lata, nic nie ma. Która była godzina, jak my tu pierwszy raz przeszliśmy, 11? Nie wiem, czy to tak jest... Teraz jest taka godzina, chyba że one w ogóle nie latają. Ja się zastanawiam, czy taka, wiesz, czy takie zmiany godziny, czy to dobrze wpływa właśnie na to, na te ptaki, czy to, wiesz... O, ty, znowu świstuny siadają, na drugim jeziorze. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy dobrze jest tak zmieniać godzinę co chwilę. Kurwa, ale śmica przyszła, gdzie niemiecka. Nie no, piąta chyba trochę... Ja to nie, dobrze, że mam... nie, bo one dopiero od 6 zaczynają. Słuchajcie, chyba. Dobrze, że mam dużo kasy. Mogę sobie to co chwilę zmieniać. Już tam na pieniądze nie patrzę. Patrzę bardziej na to, żeby sobie fajnie popolować na te ptaki. No i dobra, no i czekamy. Chyba wyjdę z tego, to zobaczyć, co na tym drugim jeziorze słychać. Może by my tam bez niczego zapolowali. Myślisz? Ja idę się przejdę, tylko zobaczyć. Ja zaraz się wkurzę, nie? To pójdziemy na jakąś polanę. Rozstawimy się na gęsi i będziemy siedzieć na polanie na gęsi, nie? Czaisz? Można, ale chyba burza idzie. Co? Gdzie? Nie. Bo tutaj no mam wrażenie, że dosłownie nic się nie dzieje. Kompletnie nic. Kompletnie nic się nie dzieje, a tak chociaż na tą głupią gęś byśmy sobie zapolowali. Tylko teraz pytanie. Pistolet sobie usiadły na tym. Znaczy, na drugim jeziorze. Na drugim jeziorze i ale nie na wodzie. Chłopie, nawalu na tym, grubo. Mordo, idziemy? Na jakąś polanę? Spróbować? Możesz iść tu do mnie. Ale czekaj, jest tu polana jakaś? Ty, masz po prawej stronie ten domek odblokowany? Jak po prawej? No ja mam taki domek po prawej stronie. A ten sobie od razu przy jeziorze tak jak łódka? Pokazuje? Nie. Nie, na dole po prawej stronie mam. Nie, ja mi pokazuję, że go nie mam niestety. Tam faktycznie są polany, no. Dobra, ja tam idę. Postawię ci namiot. I tak, zobaczymy. Chłopie, świstuny se na... Ty. Czekaj. Bo coś źle w godowie dawało koło naszych namiotów. Dobra, teraz już za późno, bo już namiot wziąłem, już się zawinąłem stamtąd. Idziemy zobaczyć gdzie indziej. Może kurde, Staliś serio... To? Te świstuny nawołałem i one zaraz tu będą siadać koło mnie? Jo? No, w szoku jestem. Dobra, słuchajcie. Ja jestem w miejscu... trochę dziwnym. Co prawda, nie wiem czy ja tutaj znajdę jakąś polanę. Idę sobie zobaczyć. No fajnie, że w sumie odblokowałem tutaj to. Na jednym z ostatnich odcinków miałem to odblokowane.
Chyba u Bolka nawet jak graliśmy, teraz to odblokowałem. Kurde, teraz pytanie. Tutaj jest, widzę, 400 metrów mam do tej, do wieży. Nie do wieży, tylko do, jak to się nazywa, ambony. I jeżeli jest ambona, to teoretycznie gdzieś tam powinien być jakiś otwarty teren, nie? Więc ja sobie tam pójdę do tej ambony i tam się elegancko rozstawię z namiotem. No i spróbujemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda chociaż na tym otwartym terenie, bo ja sobie gdzieś. Nie wierzę. Co? Ile gongołów przyleciało? No. One po prostu, wiesz co, chyba może mnie nie lubią. O Boże! Stanął koło mnie. Masakra. Czy może to robiło to, że my mieliśmy dwa namioty rozstawione? No ja pierdolę, wylądował koło mnie, normalnie na trawie. Masakra. Nie czaję, nie mogę tego zrozumieć dzisiaj. Chyba mamy po prostu pecha co do dzisiejszego polowania. Bo chcąc, nie chcąc... Ej, trafiłem! Lol, sino. Tak po prostu strzeliłem. Ale to świstura, nie gongoła. Gongoł na ziemi normalnie wylądował. No ale zbiera zwierzę świstun zwyczajny. Aha, ale to do gongoła strzelałem. To on po prostu się tu musiał nawinąć. Kurde, szukam takiego otwartego terenu, żeby tyle drzew nie było. Coś tam nawołuje, ryś euroazjatycki. Kurde, może tu? O, ile tu jest? 90 metrów mam do tego. Kurde, tu będzie chyba jakaś polana. To tu się rozstawimy. O, ale zajebiście otwarty teren. O Boże, łoś tu idzie! Zaproś go też. Dwa łosie idą koło mnie, zaraz wsiadam na jednego. Zaproś. Pak, siedzą. O, przestraszyły się. O Boże, ile łosi! Co to jest? Ten jeden taki ładny. A, to trójka tylko. Elegancko. Ja pierdzielę, nie wierzę, nie. Gongoły zewgodowy. Kurwa, co to za ptak? Ej, gongoły będą siadać za chwilę. O Boże! To. Dwa ptaki potrzebne. Czemu tam czerwony punkt się bardzo zrobił? Bo impreza jest, ona ma ze... Ja pier... O Boże! Przenoszę się akurat, słyszę strzały i tylko jak świerkają ptaski malutkie jakieś. No! Co to jest? Par dwa górska. Ile postrzeliłem? Ale jak to ćwierkało tu! Raz, jedna... Jarząbek zwyczajny postrzelony. Chłopie, siedzę! I słyszę, jak coś z krzaku wyskakuje i ćwierczy tak głośno, nie? Dobra, tutaj też prawdopodobnie chyba jarząbek. Już to jest tak czerwony punkt, że to za dwa tygodnie nic nie przyleci na pewno. Dlaczego? Nie wiem. No nie wiem, czy ptaki na to też zwracają uwagę, jak jest taki czerwony punkt. No zobaczymy. Ja idę do tego, do namiotu. Wezmę sobie, nie wiem, co najlepiej jest tutaj nawoływać? Szczerze? Na lądowych nie wiem. No gęsi, nie? No najlepiej chyba. Ja postawię trzy gongoły, zobaczymy, czy to coś da. No gongoły nie, bo gongoły chyba na wodzie. No ale gęś też niby na wodzie. Nie, właśnie ludzie pisali, że nie. Czekajcie, magazyn. I teraz tak. Wabik na gęś tundrową. Jest, raz i dwa. Nie mogę przerzucić? No kurde, macie, nie ma miejsca. Czekajcie, cyk. Jaki nie jestem debilem. Nie wziąłem tego namiotu stamtąd. Ej, gęś gęgawa czy gęś tundrowa? Tundrowa, właśnie leci. Jo? No. Was ja robię. Latają tutaj, jo. Zajebiście, to rozstawiamy się, mordo. Teraz tak. Wabik na gęś tundrową. Cyk i cyk. Namiot wywalamy. To tu znowu leci coś. Mordo tundrowa, bardzo dużo tundrowej. Tak, no to się rozstawiamy, dobra, gitara. Ryś euroazjatycki, zewgodowy ma na właśnie w tym momencie na mnie, a co? Chłopie, zobacz, ile gęsi tu porozstawiałem. To jest najgorsze, że ja nie wziąłem sobie tego maskującego i wtedy ty byś po jednej stronie był, ja po drugiej. No ale nie możesz, przecież możesz go z magazynu wziąć. Ale on się nie zabrał mi. Nie? Nie właśnie, kurde. Dobra, ja mam. Elegancko rozstawione, zobaczymy, no kurde. Trzeba liczyć na to, że przylecą. Będę cały czas nawoływał, będziemy cały czas siedzieć w tym. I może się... Ja wiesz co, łażę pod drzewo. Jo? Jo? Nie, no wystraszysz je. A, no dobra. A masz ten namiot gdzieś postawiony? Co? Poczekaj, zobaczę. Czy ja go wziąłem?
Też go pewnie nie wziąłeś jak ja. Ja pier, nie wziąłem. No, ja też go nie wziąłem. I co zaraz? Połóżmy się w trawie. Poczekaj, mam pomysł. Sklep, mogę kupić jeszcze jeden. Możesz, no. Drogi interes to jest. Czemu 8 tysięcy? A dobra, tyle to ubijemy na pewno do końca odcinka ptaków. No nie wiem, czy ubijemy. Ej, czemu nie mam miejsca? Co jest? A, to muszę przerzucić. Cyk, cyk. Chyba Adam pisze. Ej, to po bardzo górsko. Ej, coś krzyczy, ktoś krzyczy tam. Słyszałeś? Nie, właśnie nie. Dobra, gdzie się rozstawiasz? Ja? No. Mam też kupić? A nie kupujesz? To dawaj do mnie. A czekaj, ja mam jeszcze jeden. A on mi później pozbiera wszystko, nie? Jo. Czekaj, coś tu leciało. Co to jest? Gęś tundrowa, o. Dobra, no zobaczymy. Kopiony zwariują pewnie na wszystkie strony mapy teraz. Lecą, nie wiedzą kurwa, gdzie mam w końcu przylecieć, bo już tyle ich nawabiłeś. Co tam leci? Są gęsi tundrowe? No tundrowe, no dawać tu! Tam się postawiłeś, dobra, ja się tu stawiam. Myślisz, że zechcą przylecieć do nas? Nie wiem, ja zasnę trochę chyba w namiocie. Zobaczyć, co tu będzie. Same tundrowe, nic więcej nie nawołujmy. Tundrowa, jedna od stada odłączona tutaj lata nade mną. Widzę, no ona chyba chciała do nas przylecieć, ale tamci powiedzieli, że nie, że spierdalamy i polecieli dalej. Bo nas czekam trochę. No teoretycznie wabiki są fajnie rozstawione, polana jest elegancka, ładnie, wszystko pięknie. Nic nie powinno ich odstraszać, oprócz dwóch namiotów na samym tył. Nie wiem, czy ten duży namiot czasami nie odstrasza, chyba nie, co? Jak myślisz? Nie wiem, daj Boże. Dobra, idę go podnieść. Nie, no kurde, no nie powinien, no bez jajec, ty u mnie był na odcinku. Dobra, wziąłem go, w razie czego. Trzeba, jestem ciekawy komentarzy, co my kurwa tu źle robiliśmy. No na pewno coś źle robimy, bo nie wierzę, że to tak długo trzeba czekać, aż ptaki przylecą. To jest niemożliwe. Nadążyłem przeładowywać broni. O, coś leci tam. Wydaje, że wyszła aktualizacja właśnie po moim odcinku, zobaczyć, że za dużo jest kurwa ptaków. Kopił gdzie ten wabik już zaczyna skrzeczeć sam siebie. No. Nie wiem, browara chyba otwiera mnie. Ale i patrz ty, czysto. Czysto na niebie. No coś musimy robić źle, nie? Na stówę coś robimy źle, ale dobrze, że taki odcinek będzie, to chociaż może ludzie nam w komentarzach napiszą, co robimy źle. Albo co powinniśmy. Albo co powinniśmy zrobić, żeby było to polowanie, wiecie, było bardziej efektywne. A są zapachy na taki? Panie. No nie, no ale kurde, no widziałeś co było w swoim odcinku, czy mieliśmy po prostu lepsze miejsce? Mi się też przez tą partwę tu teraz tak zajebałeś, zobaczcie, czerwony punkt jest. Ja byłem silny, co tu się stało? Mordo, no ale pójdziesz znowu w inne miejsce. Ale mordo, to nie może być tak, że wiesz, że rozstawiamy się w jednym miejscu, tak? Wiem, u mnie był bardzo czerwony, jak my żeśmy wtedy polowali, bo przecież my żeśmy przez 30 minut łupali w jednym miejscu na stoper. Mam jeszcze jeden pomysł. Nie, tak jakby była godzina, nie ta. No właśnie idę zmienić. Tylko nie wiem na którą. To jest 6:30, nie wiem, 10 a 11 to moim zdaniem są takie najlepsze godziny. Ja chyba u siebie polowałem właśnie też takiej. Dobra, 9:20 dam. O, deszcz pada, może będą lepiej ten przylatywać, co? Mi się wydaje, że wtedy jak one będą lecieć, będą miały za ciężko i wtedy będzie będą spadały po prostu od ciężaru deszczu. O, fartwa górska gdzieś tam już nawołuje. Powiem ci, na pewno nie wystraszy ten dźwięk uderzania kropli o namiot. Bo ja nic nie słyszę, co mówiłeś? A myślisz, że one w deszczu latają, czy nie? Kurwa, te atrapy latają. Jakby zarzucał nią, to będą latać na pewno. Zaniosły chyba na 2 tygodnie badania, mi się wydaje. Zaraz jedna stado atraw, drugie wleci. Tyle tego tu jest. No po zmianie godziny raczej trzeba trochę poczekać, żeby one się... Myślę, mi się wydaje, że jest jakaś jedna godzina, gdzie one tak fajnie latają. Mapa. O, przestaje padać. Gęś tundrowa, czy tu gdzieś w ogóle jest na mapie pokazana gęś tundrowa? Jest taka apka do samolotów, jak się sprawdza, gdzie latają. Weź zobacz, czy jest na gęś tundrową. Gdzie będą przelatywać, w jakim obszarze najszybciej. Widzisz dolny lewy róg mapy? Boże, ile tam jest jezior. Ciekawe, czy tam też by było tak do dupy polować.
Co myślisz, żeby było lepiej tam na ptaki? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, no coś... namiot chyba. Coś robimy źle, także dajcie znać tam w komentarzach, co powinniśmy zrobić, żeby lepiej na te ptactwo się polowało. Bo naprawdę nie mam pojęcia. Nie mam bladego pojęcia. Jeszcze chwilę poczekamy z 5 minutek, jak nic nie przyleci, to będziemy kończyć. Już nie chce mi się kolejny raz zaczynać, także po prostu wam wrzucę ten odcinek po to, żebyście nam napisali, co robimy źle. Co zrobimy? Co? Czekamy tu 2 minuty, jak nic się nie będzie działo, tepamy się do tego pierwszego... Ja pier mordo łoś idzie piąć z nami, naszymi namiotami. O Boże, jak wydar mordę! Gdzie? Gdzie on jest? Zaznaczysz? No zaznaczyłem. Dobra, mogę mu walnąć jak chcesz. Pierdzielnij mu jak chcesz. Nie dostał, jak coś to nie dostał, bo stoi. O Boże, w łebka mu walnąłeś drugim strzałem! Mordo, starczy. Czemu on nie dostał pierwszym strzałem, weź mi powiedz. Nie mam pojęcia, bo to panikowałem chyba. Ty, mówię ci, chodź ten. Chodź, walniemy do tego. Gdzie? Na ten, zobaczysz, najwięcej będziemy mieli. Nie wiem, czy chce mi się go goni, bo prawdopodobnie został tylko w ten, w czaszkę. A co, gdzie idziesz, gdzie ty idziesz? Idę go zobaczyć. No kurde, ale gdzie chciałeś iść ze mną? A! Tam gdzie się zaczynaliśmy. No. I pójdziemy na ten pierwszy pomost, bo tam też dużo latało. No to idziemy, dawaj. I tam bez żadnego rozstawiania tych. Przypierdolił łosiowi i uciekamy, nie? Jeszcze wykrwawi. Dawaj. Na początek wtedy mapy. Biegnę. Idziemy zobaczyć. Będę za około 25 minut. Ale połowił ryby, pewnie jak będzie ta gra z rybami, to tak samo kurwa nie będzie, źle z wabiki nam zadziałają. Wabik na szczupaka. Może godzina jest słaba, co? Bo nic nie lata nad nami. Boże, czemu straszysz mnie? Ja pier... Dobra, walę tylko tundrową. A tu w ogóle nic nie lata, ty. To jest coś nie tak z godziną chyba, bo wcześniej żeśmy byli, teraz też idzie znowu. Ja pier... nie wierzę, nie? No przecież jak żeśmy dzisiaj zaczynali, jak ja tu przechodziłem, to człowieku chciały siadać mi na ramieniu, jak papugi. A słuchajcie, taki fajny odcinek chcieliśmy wam... Taki fajny odcinek chcieliśmy wam zrobić z tego polowania, no ale kurde, no... Porażka. Może kolejne odcinki, jak będziemy robili z tymi, z ptakami, to... Jakoś to lepiej wyjdzie. 3 godziny w dupę mamy, można tak powiedzieć. O... Ja pier na łódkę wsiadłem przypadkowo. Zobaczcie tam co się dzieje, czy gongoły nie latają. Ty, idę zobaczyć tutaj. A to stań na pomoście. No ale cisza jest, nic się nie dzieje. Chyba też kurwa jakoś z tą godziną. No nie, to jest dobra godzina, to jest na razie kurwa na lotnictwo ptaków. Ptaków nie ma tutaj w ogóle. Chłop, jakaś żmija mnie ukąsiła. Tu nie ma nic, nie? Czekaj, że kręcę numer do Partwy Górskiej, żeby podleciała na chwilę. Wiesz co tutaj jest? Tu jest tylko mój namiot. Nie wiem, tak jakby deszcz, nie? Zabrał wszystkie ptaki z mapy. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, słuchajcie, ale ja się nie będę dalej wkurzał, także napiszcie nam na komentarzach, w komentarzach co robimy źle. Co mamy zrobić, żeby lepiej polować na te ptaki? Dajcie znać, bo jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobało. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Na razie. Cześć!